Wtorkowy poranek dwójki, 10 minut po godzinie ósmej. W studiu zapowiadany gość Filip Bajon. Dzień dobry. Kłaniam się, witam. Intensywny czas za panem, za państwem, za całą ogromną ekipą. Zakończyły się zdjęcia i właściwie zmontowany jest już film kamerdyner. Tak. tak. Eee, e, montaż był akurat najłatwiejszy. Eee, nie, no, trudne zdjęcia, bo w pięciu transzach. Co się odłożyło bardzo dobrze na tym, że mamy wszystkie pory roku, inaczej gdybyśmy robili to w jednej transzy. No, ale jednak... A są jeszcze w Polsce cztery pory roku, bo mówi się o tym, że tylko już dwie no, ciepło są. My w filmie się umówiliśmy, że są cztery pory roku i tego się trzymamy. To być może także tak, już niedługo będzie. Ale świat, którego robiliśmy nie, ma. ponieważ mieliśmy trzy lata, więc przez trzy lata mieliśmy dwanaście pór. Można było wybierać. Więc można było wybierać, można było trafić. Bo dwa razy nie było zimy, a raz trafiliśmy na zimę i raz trafiliśmy nawet na minus 20 zdjęcia w nocy w lesie. I muszę powiedzieć, że miałem no, swój najbardziej ocieplany kostium narciarski i zmarzłem na wiór. Czy zima jest najtrudniejszą porą roku dla jest filmowców? Bardzo trudna, no jest bardzo trudna, jest bardzo no trudna, bo w plenerach oczywiście jesteśmy cały czas na dworze minus 20 no taka, to, to, to jest już, już, już mocna. Co, co prawda sprzęt działa, ale jeszcze trudniejsza niż dla reżysera, prawda, który zawsze może tam się gdzieś pójść ogrzać, no dla aktorów. No, którzy grają w kostiumach prawda? i grają w letnich sukienkach, prawda? w 20-stopniowym mrozie. To, Także to niewątpliwie jest... dla warunków, da. ale czy dla e, kamery, dla tego, co zostaje w warstwie wizualnej. Widać. nawet jeżeli nie ma śniegu. Jeżeli jest mróz, to mróz widać w kamerze. Nie, I nie, nie i da się nie tego podrobić. I nie, nie mówię o parze z ust. Czuję się, widać. A w czym to? W jakich szczegółach? W jakich nie, 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 detalach? W, w, w atmosferze, w, takim, w, 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 w takiej pewnej poświacie, w pewnym kolorze, w pewnej takiej nieruchomości. Rzeczywiście no, można sfotografować mróz. W zapowiedzi do y, filmu Kamerdyner y, opowiadał Pan tak, że y, no właśnie, opowieści o nieodległej polskiej historii są mi szczególnie bliskie. Akcja tego filmu, jak czytamy, y, rozpoczyna się w tysiąc, około 1900 tak. roku, trwa do 1945. Pytanie, czy rzeczywiście y, to jest nieodległa historia? Bo y, zważywszy na ponad tysiącletnią historię państwa mm. polskiego, oczywiście, ale doświadczenie. Wielonarodowej Polski już chyba dla mojego pokolenia niestety nie jest to nieodległa opowieść. Dobrze, ale niech pan pomyśli o uściskach dłoni, bo ja kiedyś obliczyłem, że od Napoleona mnie dzieliły trzy uciski dłoni. Także. A dotarł Pan do tych tak, postaci? Tak, no to, to jedna postać, jeden to był? profesor, był profesor winiarski, który witał się z weteranem wojsk napoleońskich, a weteran ściskał rękę Napoleona. Także lata 1900 do 1945 no to, to, to jest jedna na z dłoni. To, to nie jest daleko. No właśnie, ale myślę, że ta przestrzeń, którą mamy w pamięci, to co wydarzyło się potem, to co stanowiło bardzo dramatyczną cezurę, czyli druga wojna światowa i konsekwencje, Spowodowały, że my dziś myślimy o sobie jako o jednym narodzie, i musimy sobie przypominać tę Polskę jako, jako kraj wielu, wielu narodów. Wielu narodów, tak. Czy kamerdyner będzie właśnie takim przypomnieniem? Będzie takim przypomnieniem. Opowiada no, o troszkę zapomnianej grupie narodowościowej Kaszubów. Którzy, no, ja ich, prawda, wszystko wiem o góralach, prawda? Wie pan, z imienia zna pan woźniców, fiakrów w Kuźnicach, prawda? A, a Kaszubi to są tacy zamknięci, tacy mniej efektowni, trochę tacy inkowie tej, tej polskiej kultury. No i by, 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 dzieje się to na przestrzeni państwa, które po II wojnie światowej przestało istnieć, czyli mówię o Prusach Wschodnich, jeżeli potraktujemy jako państwa, a nie część Rzeszy, ale oni sami siebie traktowali jako, no, by, 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 jako państwo, prawda? E, więc no, no, opowiadamy o świecie, który zniknął i opowiadamy o świecie, prawda? Dla którego tą decydującą cezurą była druga wojna światowa. Bo II wojny światowej, jakby no, historia no, miała się rozpocząć na nowo, i no, gdzieś się na nowo prawda, rozpoczęła e, poprzez powstanie Unii Europejskiej, prawda, która była reakcją no, na, 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 na poprzednie lata. Ale chyba to nie jest jedyna cezura, bo y, pokój wersalski. Pokój wersalski. Tak, pokój wersalski był. Był by, 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 no, by, by, dobry dla Polski, prawda? On był, by, na, natomiast był no, dość dużą zadrą dla, e, dla Niemców, prawda? On, on by, 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 rozwiązał parę spraw, generalnie rozwiązał dla nas tą, tą, tą najbardziej, że tak powiem, pozytywną, czyli polską e, państwowość, prawda? przywrócił na nowo. Natomiast nie był definitywny. Z tym się polemizowało, prawda? Przez całe dwudziestolecie, przez całe prawda? I, prawda? To był wielką, odrzucenie głęboką raną dla, dla, dla Niemców, która dla Niemców zresztą doprowadziła, doprowadziła do II wojny, do wojny Światowej. Między innymi, prawda? odrzucenie tego, tego pokoju wersalskiego poprzez tam jakby niedotrzymanie pewnych Pewnych tam punktów i tak dalej. Ale ten pokój wersalski i w filmie no, je, są sceny do, dotyczące no, na samym Wersalu nie byliśmy, nam nie, nie kręciliśmy Janusza Gajosa, no ale on opowiada o tym, jak był na Wersalu i opowiada, z kim tam nie rozmawiał. Prawda? No i mamy tę konsekwencję wytyczanie nowych granic, prawda? Granica była na Piaśnicy, jeżeli jeździł pan do Dębek, to pan wie prawda? I na Piaśnicy był taki mostek, i na tym mostku było przejście graniczne między Polską a, a Niemcami. I tam właśnie kręcimy, jak stawiane są po obu stronach te takie budki strażnicze, które, którymi charakteryzują się wszystkie granice. Jak opowiedzieć historię Polaków, Niemców, Kaszubów? Jak postanowili Państwo. Te historie przełożyć na poszczególnych bohaterów, na wątki, które się pojawiają? To jest historia dwóch, można powiedzieć, rodzin. I jednej osoby, która krąży między tymi dwoma rodzinami i tak nie, z jednej strony imponuje jej życie w pałacu i bycie w tym pałacu, prawda? W życie na tym poziomie pałacowym, a z drugiej strony w Heczy kaszubskiej, prawda, gdzie, gdzie jest ten jego wuj Bazylii Miotke, który jest którego prototypem był, był, był Abraham, prawda, która to wieś była bardzo bliska pałacu. Zresztą wtedy te związki były prawda, dość, dość, dość bliskie między wsią i i pałacem, bo jedni potrzebowali drugich. No, taka, taka była prosta, e, prosta zależność natury ekonomicznej i towarzyskiej, prawda? No, Przecież tych ludzi tam tak dużo nie było w okolicy. E, I i e, historia rodziny hrabiów i von Krausów. Von, von Krausów i historia no to są dwie, dwa takie wątki, które opowiadają historię. Między innymi właśnie krąży ten, ten Matti Mati Kroll, a dochodzi do tego do tego Marita von Kraus, zaczyna się miłość, zaczyna się romans, prawda? No ale to jest taka miłość z pewną skazą, o której nie chcę w tej chwili mówić, żeby nie zdradzać wszystkich no, punktów zwrotnych scenariusza. Ja wiemy z... Oprócz tego są, ciągniemy wątki kilku Kaszubów. Tych, którzy byli Kaszubami propolskimi i Kaszubów, którzy byli Kaszubami proniemieckimi. Opowiadamy no, jest, jest, jest kilka, kilka postaci, prawda, które czasami przejmują prawda, prowadzenie w tym filmie, żeby się potem wycofać, potem ktoś inny. Także jest to opowieść wielowątkowa, no, w której w pewnym momencie orientujemy się, że decydującą rolę w, w jak ta historia się potoczy. Ee, że, ta, że to nie będzie zależało od bohaterów, tylko będzie zależało od tej dużej historii. No, tej machiny, tej historii. machiny historycznej, która tak powolutku niewidocznie się wsącza tam i wchodzi. Aż do tragicznego finału, czyli do aż, mordu. No, aż do. do sąd, finały można powiedzieć, to, to źle zabrzmi, jak powiem, że finały są dwa, bo w filmie nie może być dwóch finałów. Ale jest okresone w postaci piaśnicy, prawda, tego pierwszego ludobójstwa II wojny, wojny światowej, prawda, który dotyczy również naszych, naszych bohaterów i by, 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 końcówka to są to jest wejście Rosjan, że tak powiem, które, które, które to wejście no, defi, definitywnie rozwiązuje że tak powiem no, wszystkie wątki. Filmu. Wspomniał pan Janusza Gajosa. Kto jeszcze znalazł się w obsadzie? Janusz Gajos, młodą parę gra Sebastian Fabiański i Marianna Zydek. Sebastian Fabiański znany wielu miłośnikom kina, czy tym odwiedzającym kino z ról w filmach Patryka Wegi, ale natrafili Państwo na niego wcześniej, jak się domyślam? Ja, ja i Mariannę i Sebastiana zatrudniłem w paniach Dulskich. Oni tam no zagrali dwie role. Można powiedzieć, że ich trochę sprawdziłem. Ale już z myślą o kamerdynerze? Tak bo już, 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 już wiedziałem, że to się, jak wchodziłem w Dulskie, to już, już, już wiedziałem o tym, o kamerdynerze. I to, 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 to oni, oprócz nich gra ta, Ania Radwan, olbrzymią rolę, Adam Woronowicz. no właśnie. Gajos, Woronowicz i Gajos no to, 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 to są jakby dwie opcje tego samego, tego samego tematu. Gra Borys Szyc, brata hrabiego, gra Daniel Olbrychski, przyjaciela rodziny, gra Marcel Sabat, syna, brata naturalnego, brata Marity. No i, i cała masa aktorów, którzy, którzy grają te, 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 te no nie, nie powiedziałbym drugoplanowe role, bo, bo t, ważne role, które opowiadają o losach no, tych całych społeczności, prawda, które obok siebie żyły prawda, i, 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 i który, kto, kto, które historia no, potraktowała no, dość bezwzględnie. Budżet tego filmu szacowany jest na 15 milionów złotych. Wiele się w, przez lata w środowisku filmowców mówiło o wielkiej bolączce, czyli no właśnie niemożliwości tworzenia kina mhm. historycznego na taką skalę, jaką byśmy sobie tego życzyli. Czy z pana perspektywy jest coraz lepiej, coraz łatwiej? No to, 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 to jest bardzo szerokie pytanie. Te 15 milionów to, to są, w tym są 3 miliony z to jest prywatna produkcja z różnymi prywatnymi by, by, by koproducentami, którzy którzy weszli. No w i to ten, nie jest też rekordowa kwota. To nie jest rekordowa kwota, ale ten film no, ty, ty, tyle powinien ty, tyle powinien kosztować. Robiliśmy przez trzy lata również dlatego, że no ten cash flow, prawda, on nie był strasznie płynny, on się zatrzymywał, prawda? I producenci dokonywali cudów i bardzo ich podziwiałem, bo była to dla nich bardzo trudna i stresująca praca. No to ta, tak mówiąc językiem filmowym, to byli prawdziwi ludzie z marmuru. Kamerdyner wejdzie na ekrany polskich kin 21 września, tak. czyli dzień przed. Trzecią rocznicą od rozpoczęcia zdjęć, bo zdjęcia rozpoczęły się 22 tak, września tak, tak, trzecią, tak. 2015 tak. roku, e, pojawi się w Gdyni? E, no, myślę, że tak. No. W, w, w roku, kiedy świętujemy stulecie niepodległości, opowieść o tej pierwszej y, połowie XX wieku bardzo ciekawa. No tak i, 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 i odzyskanie niepodległości jest jednym z elementów tej historii, e, tej dramaturgii. E, jest jest no, pokazane w filmie w kilku znaczących scenach. Filip Bajon był gościem Poranka Dwójki. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję. No i czekamy na efekty Kamerdyner we wrześniu w kinach. Dziękuję bardzo.